obozy. Tak. Mam nowego prowadzącego. Witaj. No, witaj. Ojej! Tylko nie to! Co gadałeś? No nie. To był taki żarcik, kosmonaucik. Mam takie pytanie, co sądzisz o bakingu? Bardzo dobry, lubię gotować. Baking, jest baking soda też, taka soda oczyszczona, bardzo czasem piję, żeby się oczyścić. Dobrze, w takim razie mam takie jeszcze pytanko. Co sądzisz o giełce, która tworzy film na twarzy? Lubię film na twarzy, tylko że to nie są takie filmy od 18, są takie 18 lat, jak film na twarzy jest. Generalnie. Ale to dobre jest dla makijażu? To dobrze się tam w tym bardzo wygląda? Słyszałem, że dobrze. To jest no, dobrze, to na twarz robi to dobrze. Film na twarzy. Proszę cięcie, to tak. Koniec nagrań. Cali mokrzy. To śmierć na tym korytarzu. Do ciepłego. Zobaczcie, jaka paczka. Podobno jest od Ani, ale jeszcze jej nie otwieram. Nie wiem, co to jest w ogóle. Aniu, dlaczego nam to przysłała? Ale fajne. Kupa! Nie widzę. Pokaż się. Papa, zajebiste. Jaka fajna jest. Wiesz, nie chodził? Zimno teraz jest i się przydaje taka czapka. Ania po prostu najlepsze pomysły. Ania, naprawdę zwariowałaś. Dostaliśmy jeszcze kartkę na Halloween. O, what a spooky place this world would be without nice people like you. Have a happy Halloween. O, dziękujemy bardzo i wam też. I Oreo się podpisał. Teoria, moja kumpela. Hej kochani. Prześwietlone, ale ogólnie. No jestem ogólnie biała, jak widzicie. Jestem wampirem, takim białym wampirem. Już dawno myślałam właśnie o tej koncepcji. Musi zobaczyć film, żeby zobaczyć, jak zrobiłam ten make-up. Słuchaj, bardzo, bardzo prosty i możecie sami sobie tak zrobić na Halloween. Jedyny minus jest taki, że kupiłam sobie białą farbę w sprayu i była dziadowska. Bo nie działała, zużyłam całą. Efekt jest słaby, także lepiej zainwestować w jakąś po prostu perukę, jak chcecie mieć białe włosy, tak jak ja chciałam. No także tak wygląda przerażająco. Mam nadzieję, że się przestraszyliście. Zobaczcie, jakie mam oczy. Jak Edward ze Zmierzchu. Już bardzo późno. A ja, jak widzicie, mam maskę na twarzy i Darek mówi do mnie, zmasz to, bo będę, żebyś miała pleśń, więc zmażę. Dobrze, idę zmyć. Już mi się wszystko mi wyschło, nawet nie mogę gadać. Mam na sobie nową maskę, niedługo będę mogła wam pokazać, co to jest. Jeszcze nie mogę, ponieważ jeszcze nie wyszła do sklepu, więc nie dostałam pozwolenia, żeby o niej mówić. Ale niedługo nagram jej test na kanale, bo już mam możliwość testować przed czasem. To jest plus u vlogerek, że mogą sobie wcześniej przetestować różne rzeczy i maska jest faktycznie świetna. I fajnie oczyszcza. W ogóle mam taką ostatnio gładszą buzię. Pokażę wam tu szybko moje kwiatuszki, które ostatnio kupiliśmy pod biurem u tej naszej ulubionej pani. O, to co się w ogóle stało? Muszę to poukładać. U tej naszej ulubionej pani kupiłam goździki. Ja uwielbiam goździki. Uważam, że są przepiękne. Dobrze mi się kojarzą. Moja mama właśnie zawsze na Dzień Kobiet dostawała goździki. I długo stoją. A wazon jest z Bo Konceptu i go uwielbiam. W ogóle muszę nagrać dla was haul z Bo Konceptu, co mamy. Mam i od Damiana te rzeczy. Zobaczcie, jak ślicznie wyglądają te kaktusy w tym. No po prostu jestem zakochana w tym. Ślicznie to wygląda. Dziś do tego makijażu wykorzystywałam też sketch markery, ale chyba nagram o nich osobny test, bo chciałabym powiedzieć parę słów. Nie są idealne, nie jest to niestety produkt idealny, nie jest mocno napigmentowany, ale na pewno ma oryginalne kolory, więc może jakiś tęczowy make-up nagram, zobaczymy. Muszę w końcu wypakować, wiecie, tak w tym trzymam, bo ładnie w tym wygląda. Pokażę wam jeszcze zdjęcia, które ostatnio zrobiliśmy na imprezie. Ile blogerek i vlogerek, tu ulec jest Marta, tu cała ekipa, Sylwia z Weak Point Blog. Widzicie? Także wkleję sobie do mojego zeszytu. A jutro, słuchajcie, idę na ten event. Takie ładne zaproszenie. I jestem na godzinę 14. Podobno będą robić włosy, więc na pewno wam nagram. Będzie też kilka znajomych osób. Będzie Olciak, będzie My Pink Plum. Będzie Oleśka chyba. Tak, także damy wam znać. Na pewno wam się pokażemy. Open day z Marco Babies. Dobra, ja już uciekam zmywać maskę. Jestem już w łóżku, mam wam powiedzieć. Bo ogólnie nie nagrywałam dziś dużo, bo powiem wam, że miałam ogólnie zły dzień. Chyba mogę powiedzieć, miał najgorszy w tym roku. Mianowicie pytaliście, co się stało z autem. Powiecie, że miałam wypadek ostatnio, facet we mnie wjechał. I nie. Nie jak w kogoś wjechał, facet we mnie wjechał. Zniszczył mi praktycznie pół samochodu.
obie pary drzwi, kierowcę i za kierowcą, plus cały bok. Powiem wam, że masakra. Takie uczucie straszne, kiedy ktoś was przywali, to taki huk, szkło leci, po prostu nie wiadomo co robić, jeszcze krew mi z ręki leciała. Nie no, w ogóle straszne przeżycie. No i tak, auto było w naprawie, oczywiście ubezpieczyciel się tym zajął i tak dalej. I wyceniono naprawę i naprawa po prostu w tym momencie przekracza wartość auta. I z różnych przyczyn nie, po prostu nie opłaca się go reperować. Poczułam taką bezsilność, słuchajcie, taką straszną bezsilność. Wiadomo, zwrócą mi coś tam z ubezpieczenia, jasne, że tak, ale nie na tyle, żeby sobie kupić nowe takie auto, poza tym to auto było ze mną od początku. Darek tu przyjechał do Polski, już miałam to auto i wiecie, on nie był tak zżyty jakby z tym samochodem. Ja nie wiem, jakoś tak mam, że się zżywam z rzeczami bardziej, typu komputer, właśnie auto, aparat. Jakoś tak to przeżywam, no auto to już było dla mnie takie, wiecie, no moje pierwsze kupione przeze mnie samo auto, które sama utrzymywałam i tak dalej. To nie było auto służbowe, które mi ktoś dał, tylko to było moje auto. I tak właśnie czułam, jak to, jak lawetta zabierała samochód, że chyba nic z tego już nie będzie. Po prostu był w tak złym stanie. Najbardziej wkurza mnie to, że wiecie, facet sobie pojechał, swoje auto też rozwalił, więc masakra. Na pewno od żony mu się dostało, zresztą sam powiedział. W ogóle przeprosił mnie dopiero pod koniec, jak już policja mu wlepiła mandat i powiedziała mu, że to jest jego wina. No a wiecie, ja zostałam z tym załatwieniem formalności. Dostaliśmy auto zastępcze na razie, ale pewnie po w listopadzie już zostanie nam, już nie będzie nam przysługiwało, tak? Kiedy sprawa się wyjaśni. Po prostu poczułam taką straszną bezsilność, że nic nie mogę na to poradzić, że po prostu już nie będę tym autem jeździć. To nie był jakiś, wiecie, Ferrari, ani Porsche, ani Mercedes. Nic wielkiego, ale wiecie, ale własne, które sobie sama kupiłam. No i tak to się kończy, że właśnie ktoś was wjeżdża, to jest sekunda i tracicie to. Na szczęście pocieszam się i Darek też mnie pociesza, że to tylko auto, to tylko rzecz. Najważniejsze, że mi się nic nie stało. No i faktycznie tak jest, bo gdyby mi się coś stało, to byłoby źle. To jest tylko rzecz i na pewno sobie za jakiś czas po prostu odbieramy na nowe auto i tyle. Nie ma wielkiej filozofii, jakby nie będę płakać z powodu rzeczy. Ważne, że mi się nic nie stało, że jestem zdrowa i że jesteśmy bezpieczni. A ja mimo wszystko czułam taką dziś straszną bezsilność i wiecie, no nie wiedziałam co mam zrobić. Napisałam do moich przyjaciółek i nikt nie może nic poradzić tak naprawdę, nikt nic nie wie. I w ubezpieczeniu też nie do końca tam wiedzą, jeszcze nie znają szczegółów i to jest takie wkurzające. No, także zostaniemy bez auta, będziemy Uberami jeździć zimą. Ubery wam polecam i w ogóle Ubery są super. No ale będę chciała za jakiś czas pewnie mieć swoje auto. Także chciałam was zupdate'ować, jak to jest. No smutno, smutno. Wiadomo, smutno się robi, ale nie takie rzeczy się dzieją. No najważniejsze, że się nic nie stało mi. A wiecie, wtedy Darek był na tym live'ie na Facebooku z Lidlem. I wtedy wchodził na live'a, kiedy ja miałam wypadek. Wyobrażacie to sobie? I nie zadzwoniłam do niego. Dopiero mu powiedzieli, jak szedł z tego live'a. Ja nawet nie widziałam tego live'a, jak on leciał, bo wtedy właśnie się to działo, ten mój cały wypadek. Dobra, kochani, ja tak biorę, bo piżamkę mam taką wysoką. Ja uciekam spać, czekam na Darka, także taki smutny akcent na koniec, a najważniejsze, że wiecie, najważniejsze być bezpiecznym i zdrowym, a rzeczy to wiecie, nie ma się co nimi przejmować, bo raz są, raz ich nie ma i tyle, po prostu szkoda, że, no szkoda, no nie było to z moim winy, więc dlatego czuję takie trochę, taką złość, no nawet nie wiem, nie złość, bezsilność, takie rzeczy się zdarzają, więc czuję taką bezsilność bardziej, że nic nie mogę zrobić, chciałabym kontrolować sama sytuację, ale się nie da. Dobra, kończę już gadać, uciekam spać. I widzimy się jutro. Love you, bye. It was a bad girl.